powiem tak, że od dziecka to już był dobry model. Okej, dobra. Moi drodzy, przyjechaliście do programu, do syna. Top model, już jakiś czas z nami spędził, ale wy na co dzień też nie mieszkacie z Filipem, prawda? Tak, tak. A ile lat temu Filip wyjechał? 7 lat temu. 7 lat temu. Ale dzwonicie do siebie? Codziennie. Tak. I nagle cisza. Tak. Telefon milczy. Przed wyjazdem, okay, tylko mnie powiedział, tak, to nikomu, ale mamu nie mówimy nikomu. Okej. Okay. Bo to jest tak, bo jak się tak nie dostanę, no to tak, ja tak mówię, no to już, no najważniejsze, że jesteś odważny, że się zgłosiłeś do programu. Amelka już wyjechała, przeprowadziła się ze stolicy do Zakopanego za miłością swojego życia. Tak, to jest racja, aczkolwiek ten brak zupełny kontaktu, to jest czymś, właśnie, co rozdziera serce mamy, naprawdę. Bo mimo, że Amelia wyjechała do Zakopanego, jest 400 km od domu, to my codziennie rozmawiamy. A tutaj nagle cisza. A jak się poczujecie? Będziecie oglądać wszystkie odcinki? Oczywiście. Będzie taki odcinek, w którym mieliśmy sesję, gdzie wszyscy są nago. Bo też słyszałam o tym, bo on, jak już się zgłosił, to mówi, wiesz, mamo, ale to może tak być. A ja mówię, no jak jest piękne ciało, no to czemu nie ma? Ale nie myśleliście, że to może być bariera? No dla facetów też to jest stresujące, nie tylko dla kobiet. Tadeusz. Nie? Ja nie miałem. A ty sobie nie przypominasz. Czyli jeżeli Filip się... Sesja nago. Mhm. Tak. Miliony telewidzów. No cóż, ja mam piękną córkę. Mhm. Lubię się nią chwalić, jest moim oczkiem w głowie. Amelia zrobi to, co jest dla niej najlepsze, w czym się czuje dobrze. Mhm. I nie przekroczy też swoich granic, które ma wewnętrznie. Ludzie będą oglądać program i mogą go oceniać niesprawiedliwie, no bo trochę nie znają chłopaka, będą widzieli to, co zobaczą i nie zawsze mogą wypowiadać się dobrze. Co wy o tym myślicie jako rodzice? No zdajemy sobie z tego sprawę, bo jak już powiedział, że zgłosił się do tego programu, to rozmawialiśmy z synem. Mm. No zawsze rozmawiamy, bo uważam, że no, rozmowa to jest najważniejsze. Ja mówię, jak najczęściej trzeba rozmawiać na różne tematy, a tym bardziej właśnie tutaj, jak się dostał do tego programu, że hejt był i będzie. Rzeczywiście jest to pewnego rodzaju zagrożenie. Trochę obawy mam, bo ona jest bardzo emocjonalna. Tak? Ona pokazuje swoje emocje. Wiem, że były momenty w programie, które były dla niej trudne. Mam nadzieję, że to zostanie odebrane jako po prostu czystość emocji, tak? Nie granie, nie tworzenie siebie, nie kreacja, tylko po prostu ona pokazała siebie taką, jaką jest. Bycie tutaj w tym programie, na tym etapie, w tym miejscu, to już jest wygrana.